Witamy serdecznie, portal Allsword. Jesteśmy w siedzibie Kukadu w Krakowie. Z nami dzisiaj są dwa liderzy tego projektu. Marcin, Kukaduer. Andrzej, również Kukaduer. Panowie, co was skłoniło do założenia firmy? Jaki problem zauważyliście? Co nas skłoniło? To jest pytanie rzeka. Natomiast założyliśmy kilka problemów, z którymi się stykaliśmy podczas naszej, no w moim przypadku już ponad 10-letniej kariery zawodowej związanej z szeroko pojętą informatyką dla firm. Przede wszystkim kilka razy zetknąłem się z firmami przemysłowymi i zauważyłem, że one mają problem z doborem oprogramowania do zarządzania produkcją. Tak jak duże firmy mają swój budżet, mają pieniądze i są obsługiwane przez największych potentatów na świecie, którzy produkują oprogramowanie zarządzania produkcją, tak mniejsze i średnie firmy mają z tym problem. Najczęściej radzą sobie za pomocą kilku prostych rzeczy. Czyli te najbardziej prymitywne to jest ołówek, jak już jest firma bardziej rozwinięta, to jest do tego kartka papieru, a te najbardziej już zaawansowane małe i średnie firmy korzystają z kurs kalkulacyjnych. Ale wszyscy wiemy, szczególnie jeżeli chodzi o środowisko IT w biznesie, jak wygląda zarządzanie przez arkusze kalkulacyjne, które krążą między mailami, nigdy nie ma aktualnej wersji arkusza kalkulacyjnego i to jest tak, że nigdy nie da się dojść rzeczywiście, ile powinno być czego na produkcji, ile się czegoś wyprodukowało itd., itd. I postanowiliśmy stworzyć oprogramowanie do zarządzania produkcją dla firm przemysłowych, dla małych i średnich firm. Jak rozwiązujecie ten problem? Po pierwsze zastanowiliśmy się, czego tak naprawdę potrzebują małe i średnie firmy. Czy to jest tak, że one potrzebują dużych, skomplikowanych systemów, czy tak naprawdę, mówiąc angielskiego, potrzebują getting the job done, tak? Czyli potrzebują systemu, który rzeczywiście jest wpasowany w ich potrzeby, robi tylko to, co ma robić i nie zawiera bardzo dużej ilości konfiguracji. Po drugie, pomyśleliśmy sobie, dlaczego nie przenieść naszych doświadczeń z codziennego życia. Weźmy na przykład, wszyscy tutaj w męskim gronie lubią ładne kobiety, dlaczego mam nie lubić ładnego oprogramowania? Ostatnie wyniki finansowe Apple pokazują, że jednak ludzie przekonują się do ładnej technologii i postanowiliśmy przenieść to na grunt oprogramowania dla biznesu, dla firm przemysłowych. Dlatego stworzyliśmy ładne i łatwe obsługi oprogramowania. Łatwe dlatego, że znowu zauważyliśmy, że małe i średnie firmy najczęściej nie mają działu IT. To jest tak, że właściciel bądź ludzie pracujący szczególnie na produkcji, jeżeli mają styczność z komputerem, są przerażeni wręcz mnogością opcji, które ich przytłacza. Więc postanowiliśmy napisać od początku oprogramowanie, które tak naprawdę można używać bez podręcznika. Czyli jakby człowiek siada przed oprogramowaniem, interfejs jest zaprojektowany i sprawdzony przede wszystkim przez firmę od użyteczności w taki sposób, że nie ma problemu, że 90% ludzi nie ma problemu, żeby zacząć z tym pracę w ciągu sekundy. Tyle myślę, jeżeli chodzi o nasze takie podstawowe rzeczy, które postawiliśmy rozwiązać problem, który zauważyliśmy. Wspomniałeś, że adresujecie to do małych firm, a jeszcze jakieś inne segmenty rynku? To jest tak, że jeżeli chodzi o produkcję, to każda produkcja jest inna i to zarówno chodzi o typ produkcji, czy seryjna, czy pojedyncza, jak i o sektor, w którym się poruszamy, bo produkcja mebli różni się diametralnie od produkcji stali. Więc jakby nie ma jednego oprogramowania, które rozwiązuje problem wszystkich. Natomiast my postawiliśmy sobie za cel obsłużyć wszystkie małe i średnie firmy, możemy przyjąć na dzień dzisiejszy do 200 pracowników produkcyjnych, które potrzebują programu, czy wręcz rozwiązania do zarządzania produkcją. Tak? Czyli potrzebują monitorować koszty na produkcji, potrzebują zarządzać zleceniami produkcyjnymi, potrzebują harmonogramować w czasie i układać wszystkie operacje tak, aby zajmowały jak najmniej czasu, aby jak najszybciej wychodziły gotowe produkty, albo aby jak najmniej to kosztowało. I tak naprawdę Andrzej tutaj powie, w jaki sposób my, będąc małym zespołem, małą firmą z Krakowa, postanowiliśmy pomóc wszystkim segmentom na rynku firm przemysłowych, tak, które potrzebują pieniędzy rodzaju produkcji. Andrzeju, wdrożyłeś duże systemy. Jak widzisz swój produkt w porównaniu do tychże systemów? Tak, faktycznie. Mamy spore doświadczenie we wdrożeniach systemów, no, nawet bardzo dużych, takich jak
SAP chociażby i tak samo typowo produkcyjnych systemów, jak na przykład produkty Waterware'a. To przede wszystkim są systemy dla bardzo dużych korporacji i bardzo drogie. To doświadczenie można wykorzystać również w systemach dla małych firm. Niczym się nie różnią procesy produkcyjne w dużej piekarni, jak w małej piekarni, prawda, czy w wielkim zakładzie obróbki metalu i małym zakładzie są te same urządzenia, maszyny. Nawet tak samo z wysokiej półki obrabiarki się stosuje CNC, tylko jest po prostu ich mniej, tak? Mhm. Ale problemy są te same, dlatego my tutaj planując w jaki sposób rozwiązywać problemy klientów, chcemy stosować już tą wiedzę zdobytą przez właśnie te wielkie firmy. To pomaga. Te procesy trzeba dostosować dla małych przedsiębiorców, właśnie w taki między innymi sposób, jak Marcin mówił, robiąc to w sposób łatwy, przyjazny dla użytkownika, bo małe firmy nie mają ani takich wielkich budżetów na zakup niesamowicie drogich licencji, ani też nie mają pieniędzy na bardzo skomplikowane procesy szkoleniowe. Tutaj musi być program tak napisany, żeby on był intuicyjny, żeby nie było kłopotów z domyślanie się, prawda, co pod jaką wielkością jest, co to znaczy. Musi być taki, ja to nazywam, samoprowadzący użytkownika. Interfejs logiczny, spójny i help. Ale zarządzanie produkcją to przecież nowy temat na rynku. No na rynku i w ogóle chyba w ludzkości również. Myślę, że pierwsze koło jak powstało, to już można było mówić o tym, że jest jakieś zarządzanie produkcją, jak tylko trzeba było ich więcej zrobić. No temat rzeka. Nie nowy, natomiast myślę, że w kontekście oprogramowania do zarządzania produkcją dla małych firm to jest nowość. Dlatego, że tak jak właśnie mówiłem, ta dostępność oprogramowania, które istnieje na rynku, dla małych firm jest ograniczona poprzez budżet. Są to bardzo drogie systemy. No my tutaj wychodzimy z możliwością, prawda, nawet oprogramowania, które jest pozbawione kosztów licencji open source'owe. Oczywiście nie unikniemy tutaj pewnych rzeczy związanych z wdrożeniem, ze szkoleniami, ale to też jest zredukowane bardzo mocno. Z tego powodu, że bardzo dużo czasu żeśmy poświęcili również na stworzenie frameworku. Nasz framework powoduje, że bardzo szybko można budować dodatkową funkcjonalność, więc bardzo szybko można dostosowywać oprogramowanie do potrzeb klienta. Dlatego obniżamy znacząco barierę właśnie dostępu do tego oprogramowania dla małych i średnich firm i tym się mocno różnimy. Myślę, że jeżeli mówimy o rynku średnich przedsiębiorstw, no to w tym momencie nie ma konkurencji cen, nie ma innych firm o tak niskiej cenie jak nasze rozwiązania. No i przede wszystkim, no, jest ładne, z powodu to podkreślam, jest dostępne przez przeglądarkę, co nas dość znacznie odróżnia i no, modny temat ostatnio chmura. Nasze oprogramowanie jest dostępne jako usługa, co jeżeli chodzi o zarządzanie produkcją jest nową. Tak? W Stanach Zjednoczonych, gdzie już jakby wszyscy zdążyli się oswoić z chmurą i z tym, że przechowują swoje dane w chmurze, są już jakieś pierwsze skowronki tego typu trendów w przemyśle, w zarządzaniu produkcją, natomiast Europa i Polska to już w ogóle jesteśmy tutaj pionierami, jeżeli chodzi o coś takiego. Natomiast wychodzimy z założenia, że mała firma tak naprawdę oprócz tego, że chce obniżyć swoje koszty wdrożenia, to też chce mieć problem z głową i dla niej stawianie kolejnego serwera z kolejną bazą danych, z kolejnym elementem, o który trzeba dbać, o backupy, o bezpieczeństwo, o dostęp, o utrzymanie, o to, czy się wiatrak nim nie spalił, jest problem. Tak naprawdę nasze oprogramowanie można wykupić i włączyć w ciągu 5 minut, już można zacząć działać. Czyli ja teraz w ciągu kilku minut mógłbym bez problemu obsługiwać wszystko, zgadza się?
Czyli będzie wiedza z zarządzania produkcji.